Kiermaszy, jarmarki, konkursy, inspiracji na wielkanocny stół można znaleźć wiele. W Dębowcu można było zaopatrzyć się w niebanalne rękodzieło. Przede wszystkim jako uczestników mamy takich regionalnych tutaj twórców, osoby z ogromnymi talentami. Dajemy możliwość rozwoju swoich pasji, bo od tego się głównie zaczęło. Panie, które bardzo często siedzą w domu, po prostu wychowują dzieci, nagle z tych rzeczy, które mają w domu, robi się taka pokaźna kolekcja i trzeba z tym wyjść. Chcemy stwarzać takie miejsce, żeby można było się pokazać, zaprezentować i jednocześnie rozwijać tą swoją pasję. O pasji można tu mówić przy każdym stoisku. Jedni z pasją częstowali domowym chlebem na zakwasie, inni prezentowali piękne torebki na wiosnę z kwiatowymi motywami. Jest bardzo dużo modnego dzisiaj scrapbookingu. Oczywiście szycie jest niezmiennie numer 1. Panie naprawdę prześcigają się w pomysłach, we wzorach, w materiałach, w formach, jakie nadają swoim pracom. Są oczywiście ubrania takie wiosenne, bo to nie tylko jakby Wielkanoc, my tutaj jakby chcemy stworzyć miejsce dla wszystkich twórców. Stoisko słodkie, czyli baby, Mazury, Murzyny nasze regionalne. Są wianki, palmy, również stoisko, gdzie można na warsztatach zrobić własną palmę i stoisko ze strojeniem Mazurów. Chcemy, żeby się podobało, chcemy, żeby to miejsce kojarzyło się z takim bogactwem pomysłów i przede wszystkim z takimi ciekawymi wydarzeniami, spotkaniami z wyjątkowymi ludźmi. Kiermasz wiosenny w Willi Słonecznej w Dębowcu odbył się po raz pierwszy, ale nie ostatni. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to miejsce, gdzie twórcy rękodzieła z regionu będą mogli odnaleźć się podczas wielu inspirujących wydarzeń. Na Lokarz Bacza, portal OX.pl.